Hej kochani, witam w nowym vlogu. Zobaczcie, jakie mam przejście do domu. Mam 3 minuty, ale tutaj coś kopali i po prostu tak zostawili. W ogóle tego nie naprawili. Jak tak można? I ogólnie śmieci to ludzie tutaj rzucają. Tutaj pijaki często gdzieś stoją, więc mam taki kawałek pola, ale zrobili z tego po prostu ogromny syf. Tu kiedyś jeszcze jakoś to wyglądało, ale odkąd to rozkopali? No i zobaczcie, ile ludzie tu śmieci rzucają. No. Jakaś tragedia po prostu. I chciałam wam powiedzieć, że dostałam pierwszy negatywny komentarz. Czy już można powiedzieć, że grałam do większej grona odbiorców, skoro już niektórzy krytykują. Dobra, no na tym to właśnie polega, prawda? Że czasami ktoś napisze coś miłego, a czasami ktoś niemiłego. No, wiadomo, że łatwiej powiedzieć coś niemiłego w internecie. Zresztą wiadomo, że to są tylko wycinki z życia. No, ale tak jak mówię, dostałam pierwszy jakiś negatywny komentarz. Bardzo dobrze. Niech trwa i niech się dzieje. I będę sobie nagrywać. Widzicie, o, taki blok tutaj. Wielki, mieszkam w tym bloku, nie w tym, tylko w tym. No. No i tak jak mówię, zobaczcie, zobaczcie, co tu się dzieje. Widzicie to? Masakra. Tutaj zawsze stoją pijacy. No to jest po prostu tragedia. Tragedia. Nawet z mailu nie mam gdzie tu iść, tylko tam jest trochę czyściej. Bo po prostu tutaj dzieje się coś takiego. Ja się tutaj zawsze boję z nim chodzić. Z daleka od tego chodzimy, bo tu są potłuczone te szkła. No, widzicie, tak ludzie szanują. Tu też. No ale nikt tego nie sprząta. Nie wiem. Okej, dobra, idę, bo tu muszę wejść pod taką górkę. Hej, tak przyszłam pogadać i znowu mówię hej, chociaż już tego vloga zaczynałam. Co tam chciałam powiedzieć? No 2 dni znowu nic nie nagrywałam. Dom, praca i tak dalej. Jutro mam znowu uczelnię. Oczywiście online, co ja... Czekajcie, jakoś może sobie tutaj to inaczej... Nie no, tak też jest. Nie może być chyba. Uczelnię. Dzisiaj w ogóle miałam takie włosy spięte w ogóle. Nie chodzę tak często. Ale nałożyłam olej wczoraj na włosy i nie chciało mi się wczoraj? Tak, bo myłam znowu głowę. Nałożyłam olej na włosy i nie chciało mi się zmywać. To po prostu zakręciłam rano i nawet nie widać tego, że są tuste, bo ten olej wyschnął w ciągu nocy. Myślałam, że rano umyję, nie umyłam. No i tak, i przyszłam z takim małym update'em czytelniczym. Mówiłam wam ostatnio o tej książce Mieczysława Gorzki. Martwy Sad przeczytałam, to miało 440 stron, na Legimi przeczytałam jednak i powiem wam, że było świetne, ale zaczęłam czytać drugą część, Iluzja, to już ma 730 stron, przeczytałam 120 stron i ta jest o wiele lepsza, jestem w szoku, bo druga część jest lepsza niż pierwsza, ja wam tutaj wstawię okładki, więc jest o wiele lepsza, a teraz co, nie naprawdę świetne, są to tak fajne kryminały, ale ta druga część to mnie teraz tak wciągnęła, że po prostu cudo, cały czas czeka 50 stron do kończenia Billy Summerson, ale teraz się wkręciłam w te, właśnie w tego Gorzkę. I stwierdziłam, że chyba wszystkie jego książki, które wydał, przeczytam, a trochę, no nie wiem, może 10 ich jest. No, bo znalazłam, ta jest seria Cienie Przeszłości i znalazłam drugą serię, Wściekłe Psy, ale tam znowu występuje ten sam komisarz. Jego Zakrzewski, chyba on się nazywa ten komisarz. I byłam na laminacji brwi, no moim zdaniem po prostu zrobiła pięknie tą laminację, fajnie się trzyma, mimo wszystko zawsze nie mydełkiem, bo jak mam zalaminowane, to nie robię mi mydełkiem, tylko robię takim żelem. Może potem go wam pokażę, jak nie zapomnę. Takim żelem do brwi i on tak pięknie nabłyszcza te włoski. A, więc tak sobie robię, no ale moim zdaniem po prostu rewelacyjnie robi tą laminację. I co? I tak jak mówiłam, dostałam negatywny komentarz. Co jest ciekawe, ten komentarz zniknął teraz. Było więcej, ta jedna osoba więcej komentarzy napisała, no ale teraz zniknęły te komentarze, nie wiem. Jak to się stało, no więc poznikały. I co jeszcze? Idę teraz z Milo na dwór. O, już podniósł głowę, powiedziałam to zdanie. Jeszcze chwilkę, misiu, dobrze? Misiu moje. Aha, no i kupiłam mu oborze behawioralną, założyłam mu, 2 dni była, a wczoraj mu pękła. Nie mam pojęcia, czemu kompła pękła. A to kosztowało jednak 57 zł. No, to szkoda. No i piątek, Aldek jeździ oczywiście całą noc. Samochód dalej naprawiony, pan to robi jakby chciała, nie mógł. Mechanik, bo po znajomości to wtedy, kiedy ma czas, więc to jest trochę lipa. No mam nadzieję, że jeszcze trochę i ten samochód będzie naprawiony, bo ta kwota za ten samochód wypożyczony to się w ogóle do niczego nie nadaje, nie? Bo to 700 zł tracić co tydzień za to, żeby móc jeździć w ogóle jakimkolwiek samochodem, to jest po prostu masakra. To by było 700 zł w kieszeni, nie? No to jest, słuchajcie, bardzo dużo. No, to jest trochę lipa. Tak sobie patrzę, czy mi paznokieć. A, w ogóle oczywiście miałam chorego tego paznokcia.
No i żeby było jeszcze lepiej, oczywiście żadnemu innemu się nie przytrafiło, tylko temu. Chciałam założyć kolczyki. Tak, chciałam założyć kolczyki, że chciałam swoją szkatułkę, taką mam dużą, drewnianą. Ja w ogóle mam tam tyle kolczyków i rzeczy, że nawet nie pamiętałam, że tyle tego mam. Ale tak mi się jakoś zachciało kolczyków, nie? Do tej opaski. I mówię, dobra, to sobie założę, to podniosłam, chciałam potem zamknąć i ona mi wyleciała jakby z ręki, co? Oczywiście zahaczyła mi o tego paznokcia. No i teraz ten paznokieć mnie znowu boli. Oczywiście boli od uderzenia, bo to było takie, wiecie, jakby naderwanie. Nic tu nie widać, no ale tutaj znowu tak poszło na paznokciu, nie? No więc. No więc właśnie. I na razie wam opowiem tyle. Mam nadzieję, że dzisiaj nagram coś jeszcze, to bym puściła wam. Tego vloga, jak coś jeszcze nagram, no ale zobaczymy. Tak jak mówiłam, jutro mam szkołę, sobotę, dzisiaj jest piątek, jest 17. Wróciłam z Milo z półgodzinnego spaceru. Matko, rowery i psy, to ja się namacham, nie potrzebuję chodzić na fitness. Tutaj jest ta szkatułka, o której mówiłam, i zrobił mi się bałagan z tej szkatułce i w ogóle kurz, nie, no spoko. Zrobił mi się bałagan z tej szkatułce, bo mam tu pełno rzeczy i teraz to muszę od nowa poukładać, bo tak zrobiłam. Że po prostu teraz wszystko leży i zaraz się pogniecie, więc będę musiała to też ogarnąć, myślę. I ogólnie muszę ogarnąć taki bałagan, nie? Po prostu wiecie, o co chodzi. Tutaj to, tu opaska moja leży, tu jakiś bałagan, tutaj gumka, którą Furek się bawi. No i tutaj w łazience trzeba poogarniać, zrobić pranie, żeby już jutro nie było. No wiecie, takie normalne rzeczy. A, i potem, aha, no ten miałam wam, żeby pokazać, to zaraz pokażę wam żal do brwi. Słuchajcie, spróbujemy nagrać, jak się bawimy. Ale nie wiem, czy to nam wyjdzie, bo wszystko tutaj źle stoi, no ale dobra, już. No nie stoi tak, jakbym chciała. Ten statyw jest jednak potrzebny, słuchajcie. I to bardzo, dobra. Nie widać, jak biegasz. Chłopie, nie widać, jak biegasz za piłką. Dawaj tą piłkę. Dawaj ją, zobaczymy, może się uda, że ty. Oj, wszystko leci, no kurde. Kurczę, no ten statyw jest potrzebny, słuchajcie. Dawaj tą piłkę. Przynieś. Przynieś piłkę. Przynieś piłkę tu. Przynieś piłkę. Do tyłu, do tyłu. Dobra, wystarczy, bym tu zabrał. Głos mi się zaczyna. Przychodzę z małym holem zakupowym. W ogóle chciałam wam powiedzieć, że jest 22 w nocy, a ja dopiero przychodzę rozpakowywać torbę, ponieważ przyszłyśmy do domu o 20, bo Aldek cały dzień jeździł. Przyszłyśmy do domu o 20 po zakupach. To były bardzo małe zakupy dzisiaj. I ja się wykąpałam i w ogóle i tak się zaczytałam w tej świetnej książce Iluzja, o której wam mówiłam. Tego Mieczysława Gorzki i po prostu siedzę i nie mogę. Jestem na 500 stronie, a ma 730, więc naprawdę jest świetna. Jest mega świetna, nie mogę się oderwać. Już mi ręka boli trzymania telefonu, wolę trzymać jednak książkę, no ale dobra. Co my tam kupiliśmy? Coś takiego, słuchajcie, ale rukolem. Bo z tej książki Keto chcę sobie zrobić taką sałatkę z rukolą. Na to ser kozi, który już mam w lodówce. Tam chyba słonecznik jeszcze posypię. Taki sos zrobię z pomarańczy i tam jest tak napisane z pomarańczy i Boże, słuchajcie, nie mogę się skupić. I z oliwy, a nie lubię oliwy, to olej. I do tego cząstki pomarańczy. No coś w tym stylu, takie tam jest opisane do pracy oczywiście. Kupiliśmy kaszę gryczaną i ciecierzycę, ponieważ wczoraj okazało się, że zostało mi tyle płatków drożdżowych. W ogóle wczoraj robiłam zupę z Thermomixa brokułową, ale zrobiłam ją całkowicie inaczej, bo to miała być zupa krem. Ja ją powiększyłam, w sensie dałam więcej wody i nie zrobiłam kremów, bo my nie lubimy kremów i tam były płatki drożdżowe. Była przepyszna ta zupa, jednak mi wyszła nawet. Tak kombinowałam, że w ogóle to nie była termomiksowa z przepisu. Po prostu zrobiłam inaczej i można też w termomiksie robić inaczej, nic się nie dzieje i nie trzeba trzymać się przepisów. Pamiętam jak kupiłam, a się bujam cały czas. Pamiętam jak kupiłam termomiks, to wtedy bardzo się trzymałam przepisów, a teraz to już po 2,5 roku to już kombinuję jak nie wiem. No i zostało mi tyle płatków drożdżowych, a kończy mi się termin. I mi było ich szkoda, więc pisałam sobie w termomiksie płatki drożdżowe i okazało się, że tam jest taka wegetariański paszczet pełen białka, tak się nazywa, roślinnego białka. I on jest tak
z ciecierzycy, z soczewicy, z kaszy gryczanej, z przyprawami i z marchewką i z tymi płatkami właśnie drożdżowymi, więc one mi się nie zepsują, a ja przy okazji zrobię paszczet, ale zrobię go dopiero jutro po południu. Może wreszcie coś wam nagram, zrobię go dopiero jutro po południu, ponieważ jutro mam znowu szkołę, dzisiaj jest sobota, jutro niedziela. Ciecierzycę trzeba najpierw namoczyć 8 godzin, więc wstanę rano. Po przyjściu z Milo sobie wezmę, zamoczę Majluciu tą ciecierzycę. No, po przyjściu z Milo zamoczę sobie tą ciecierzycę. Zajęcia mam do 17, więc o 17 to już będzie 8 godzin i sobie zrobię paszczet. Więc to było potem. Szczypiorek, bo nie wiem, bo albo będę robiła pastę jajeczną, albo jutro będziemy robić jajecznicę z boczniakami z boczniakami, jajecznicę z boczniakami. Pomarańcza do tej sałatki, co mówiłam. A, jogurt naturalny grecki, bo pomyślałam, że wezmę jakiś taki jogurt do pracy z bananem, może z jabłkiem, z takim. Ale jestem sucha. Jezu, ale jestem dziwna dzisiaj. Jestem już zmęczona, dlatego tak dziwnie mówię. No i jogurt z czymś po prostu, wiecie, na rano do śniadania. Łaciaty z tostkiem. Pomelo, bo było po. Byliśmy w Sokrotce w ogóle, bo było po 7 złotych kilo. No i tu mamy kilo, to akurat 7 złotych, a tak pokochałam pomelo, że to jest masakra. Dla mnie ulubiony owoc cytrusowy. Ogórek jeden. I strasznie miałam ochotę na takie jabłko. I sorry za takie lekko zaspanie teraz, bo już się tak wkręciłam w tą książkę, jestem zaspana, więc łapki w górę, subskrybujcie i pa kochani.